Mam nadzieję, że mnie słychać. Czy mógłbym kogoś poprosić, żeby na czacie napisał, czy mnie słychać, czy wszystko jest w porządku? Słychać. Dobrze, już widzę kilka głosów, że tak, to cieszę się. Dobrze, witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Stanisław Zakroczymski. Jestem prawnikiem i historykiem. Pracuję na co dzień na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie piszę doktorat na temat prawa administracyjnego. Zajmuję się przede wszystkim problematyką relacji między samorządem terytorialnym a władzami centralnymi, ale generalnie prawo konstytucyjne i prawo publiczne jest przedmiotem moich zainteresowań. Mam też sporo wspólnego z praktyką prawniczą, zwłaszcza w sferze prawa administracyjnego właśnie i publicznego. I jestem też, być może niektórzy z Państwa kojarzą, jestem autorem wywiadu rzeki z profesorem Adamem Strzemboszem. Żeby rozwiać na początek wątpliwości, chciałem powiedzieć, że tak, obecnie też współpracuję z jednym z komitetów wyborczych w wyborach prezydenckich, nie będę zdradzał z jakim i w ogóle dzisiaj od tematyki wyborczej absolutnie będziemy tutaj abstrahować, zajmiemy się tematyką stricte prawną, konstytucyjną. Tutaj, żeby te dwie rzeczywistości odgrodzić jakby grubą linią, cytując klasyka. Dzisiejsze seminarium, webinarium odbywa się jest organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja w tym centrum mam okazję też współpracować na co dzień przy różnych projektach. W ramach akcji Młodzi Głosują jest współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, jak Państwo mogą też zobaczyć na tym slajdzie. Ja muszę powiedzieć, że chociaż na co dzień uczę też i na uniwersytecie i współpracuję ze szkołami, to webinarium sensu stricte jest dla mnie nową formą, więc przepraszam, że wszelkie niedociągnięcia. Mam nadzieję, że będzie w miarę okej. Chociaż nie jest to dla mnie proste, bo jestem przyzwyczajony do takiej bardzo interaktywnej formy prowadzenia zajęć. I będę się też starał na miarę naszych możliwości epidemicznych tą interaktywność, elementy tej interaktywności wprowadzać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, bez dłuższych już wstępów. Jaki jest cel naszego spotkania? Tak? Może jeszcze raz przytoczę temat. Pytanie, na które chciałbym, żebyśmy dzisiaj podyskutowali. Ja Państwu przedstawię trochę teorii, ale również na paru przykładach praktycznych, żebyśmy je przećwiczyli. Wydaje mi się, że jest bardzo pytaniem aktualnym. To znaczy, czy zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej można ograniczać nasze prawa? Nasze prawa i wolności, chciałoby się powiedzieć, obywatelskie. To jest bardzo fundamentalne, moim zdaniem, w ogóle pytanie, jeśli chodzi o ustrój państwa. I jedno jest z najbardziej praktycznych zagadnień konstytucyjnych, które w ogóle funkcjonują. O czym za chwilę. Jakby agenda taka przybliżona naszego spotkania jest następująca. Najpierw chciałem dosłownie w parę słów wstępu. Ja wierzę, ufam, że większość z Państwa, rozumiem, że mam do czynienia z nauczycielami i uczniami, którzy są szczególnie jakby tematami prawnymi, praw człowieka, wiedzą o społeczeństwie zainteresowani. No, więc myślę, że pewną wiedzę o prawach człowieka i obywatela podstawową to absolutnie Państwo posiadają, pewnie nie tylko podstawową, ale na początek parę jakby takich uwag generalnych na ten temat. Potem chciałbym omówić coś, co jest sercem tego wykładu, tego spotkania. To znaczy klasyczny mechanizm ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela. Konkretnie na przykładzie artykułu 31 ust. 3 Konstytucji, jest moim zdaniem najważniejszy artykuł Konstytucji, chociaż mało znany, najczęściej używany. I zrobimy sobie parę takich case studies, spróbujemy, na ile to będzie możliwe zrobić. Mam nadzieję, że to się uda Państwa zaktywizować. I potem no, nie uciekniemy od pytań, które trochę dzisiaj pojawiają się w temacie jakby debaty publicznej, czyli porozmawiamy o nadzwyczajnym mechanizmie ograniczania praw człowieka i obywatela w ramach stanów nadzwyczajnych, które konstytucja przewiduje. Zobaczymy, czym się różnią możliwości ograniczenia praw człowieka i obywatela od tych klasycznych mechanizmów, o których sobie powiemy na początek. I na koniec chciałbym no, porozmawiać o tym, jak wyglądają te obecne ograniczenia praw i człowieka, praw i wolności człowieka i no, spróbować ocenić, na ile one są zgodne z konstytucją, no bo to jakby chyba nas tutaj bardzo wszystkich interesuje. Dobrze, więc zacznijmy od tego pierwszego.
zagadnienia. Tak? Tutaj chciałem zwrócić na parę takich kilka kwestii. Aha, jeszcze zanim być może chciałbym zachęcić Państwa do tego, żeby w tej chwili, jeśli macie Państwo gdzieś pod ręką, wziąć do ręki konstytucję albo otworzyć ją sobie w jakimś pliku na komputerze, jeżeli to jest możliwe oczywiście, bo ona nam się dzisiaj przyda. Ja część tych przepisów konstytucji, o których będziemy mówić, jakby będę wyświetlał na slajdach, ale nie wszystkie, no, nie ma sensu konstytucji przepisywać, więc ufam, że większość z Państwa pewnie tą konstytucję ma gdzieś w podręcznej biblioteczce, więc zachęcam do sięgnięcia po konstytucję. A jeśli nie w egzemplarzu, tak jak ja mam taki trochę wyświechtany egzemplarz przed sobą, używany, tak, to zachęcam, żeby sobie gdzieś otworzyć, tak, bo będziemy się do tego odwoływać. Dobrze, i jeśli chodzi o pytania, jeżeli się będą pojawiać w trakcie pytania, to proszę je zadawać i ja nie będę. Być może się zdarzy, że odpowiem na bieżąco. O, dziękuję bardzo za wrzucenie adresu publikacyjnego, Pani Bogusławie. Ja nie na wszystkim będę odpowiadał na bieżąco, postaram się na koniec odpowiedzieć, ale będą też takie momenty, w których ja będę zadawał Wam pytania, żebyście ewentualnie mi napisali, co sądzicie o czymś. Dzięki. O, macie w podręczniku do WOS-u, znakomicie. Dobra. Słuchajcie, więc tak, parę takich uwag terminologicznych, bo one mam poczucie czasami nam się wkradają w język, takie rzeczy, które nie do końca są poprawne. Ta nazwa prawa wolności człowieka i obywatela, ona jest taka bardzo, bardzo rozwinięta, skomplikowana. Ja zauważam, że dzisiaj na Zachodzie bardzo, bardzo często się mówi po prostu o czymś, co jest nazywane fundamental rights, co się albo tłumaczy jako prawa podstawowe, albo fundamentalne. U nas to się jakoś nie przyjmuje, a wydaje mi się, że to jest taki bardziej zgrabny sposób mówienia. Prawa podstawowe. Historii praw człowieka i obywatela może teraz Państwu oszczędzę, bo chcę przejść do sedna, tak? Natomiast no, chcę jedną rzecz zauważyć, że taka konstytucjonalizacja praw człowieka i obywatela, tak? Czyli wpisanie tych praw człowieka, które jakby jako idea, że tak powiem, one, no, można dyskutować, czy od starożytności, czy od średniowiecza, od Magna Carta, czy od oświecenia, tak? No, to niestety tą fascynującą dyskusję zostawmy na boku. No, taka stricte konstytucjonalizacja tych praw człowieka i obywatela to jest jednak przede wszystkim okres powojenny, tak? To jest ten okres powojenny, kiedy te prawa i wolności, prawa podstawowe do konstytucji są wpisywane i przez co obywatele zaczynają mieć możliwość również dzięki wprowadzeniu instytucji trybunałów konstytucyjnych, tak, która jest przed wojną były bardzo nieliczne trybunały konstytucyjne, ona zaczyna żyć, tak? Znaczy te prawa wolności człowieka i obywatela zaczynają mieć taki namacalny, codzienny, praktyczny wymiar, bo odwoływanie się do nich jest jakby możliwe i dochodzenie ich jest możliwe przed sądami, a także jest możliwość sądzenia prawa, które jest niezgodne z tymi prawami podstawowymi dzięki instytucji trybunałów konstytucyjnych, które po II wojnie światowej rozkwitają najpierw na Zachodzie, a potem od lat 80. 90. również w naszej części Europy. Tak, zauważam, tak, to co pewnie Państwo wiecie, no, w naszej konstytucji jest cały duży rozdział wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela, to jest rozdział drugi. Więc zachęcam, żeby sobie na nim otworzyć konstytucję generalnie, bo to będziemy, tym się będziemy zajmować. I tam prawa dzielone są na trzy podrozdziały, tak? To są prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz, bo to się często używa się tak. Mówi się o prawach pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Z tym, że ja chcę zauważyć, że te prawa, które są w naszej konstytucji, są zasadniczo prawa pierwszej i drugiej generacji, tak? Czyli pierwsze generacji to są zasadniczo prawa osobiste i polityczne, a drugiej generacji to są te prawa, które często się ujmuje po prostu jako prawa socjalne, tak żeby tego nie mylić, te trzy generacje, trzecia generacja to są tak zwane prawa kolektywne, je dzisiaj zostawimy, bo one nie są skonstytucjonalizowane. I druga rzecz, która jest moim zdaniem dosyć nieszczęśliwa i na to zwracają często uwagę, konstytucjonaliści, te prawa od i prawa do i prawa a wolności, tak? Bo czasami się mówi, że są prawa do,
kiedy państwo musi nam zagwarantować jakieś świadczenia, na przykład służbę zdrowia, edukację wyższą, bezpieczeństwo socjalne itd. i prawa od, czyli byłyby to bardziej te prawa i wolności osobiste, polityczne, czy prawa od interwencji państwa, od jakby opresji ze strony państwa. To się sprawdza, ale i czasami mówi się, że te prawa do to są właściwe prawa, a prawa od to są wolności. Ja nie chcę tego przedłużać, ale w naszej konstytucji to tak, tak nie jest. Ten podział nie jest poprowadzony jakby konsekwentnie i ja uważam, że ten podział na te prawa osobiste i polityczne i prawa ekonomiczne, socjalne to są bezpieczniejsze, bo i tego lepiej używać, on jest bardziej zgodny z terminologią konstytucyjną. Dobra, więc tak będę, tego się będę trzymał w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Dobra, zwracam Waszą uwagę na pewien element, który czasami nam umyka. To jest zupełnie fundamentalny przepis artykułu 30 Konstytucji, który wskazuje, że źródłem praw i wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, która jest nienaruszalna. Ona jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna. To jest bardzo ciekawa rzecz. To jest ciągle tak trochę tytułem wstępu, ale to nam się przyda potem przy konkretach. To jest bardzo interesujące z takiego teoretycznego punktu widzenia, bo ona pokazuje, że znaczy ten artykuł de facto, który no, jak cała konstytucja jest prawem stanowionym, odwołuje się do czegoś, co jest ponad prawem stanowionym. Zauważcie, że jest mowa o przyrodzonej i niezbywalnej godności, czyli to oznacza, że konstytucja jakby de facto tylko stwierdza, że człowiek posiada godność, która sama w sobie jest bardzo ciekawym pojęciem filozoficznym, i że jakby prawo, to nie prawo mu nadaje, tak? Czyli jakby te prawa i wolności człowieka, które są zapisane w konstytucji, one wynikają z czegoś, co sama konstytucja stwierdza, że jest ponad porządkiem prawa stanowionego, prawa pozytywnego. To o tym też warto pamiętać, bo to nam często umyka. Zaraz Wam pokażę przynajmniej jeden taki przykład, którym Trybunał Konstytucyjny bezpośrednio odwołał się do tej zasady godności człowieka, która jest jakby ponad, że konstytucja stwierdza, że ustawodawca nie może stwierdzić, że jakiś człowiek w jakimś przypadku nie ma godności. Ta godność jest podstawowa, jest nienaruszalna, jest niezbywalna. To jest bardzo istotne i zaraz zobaczymy, jak to się przekłada na rzeczywistość. I tutaj słuchajcie, najtrudniejszy punkt, ale niezbędny, i po nim już będzie prościej i przejdziemy do konkretów, ale to jest super ważne, żeby to sobie powiedzieć. Bo to jest jakby sedno tego, co bym chciał Wam pokazać. Dobra, może jeszcze na chwilę się cofnę do slajdu trzeciego, tak? Znaczy pamiętamy, jakie są między innymi wolności i prawa osobiste, tak? To jest prawo do nietykalności cielesnej, to jest prawo do swobody przemieszczania się, to jest prawo do sądu, to jest prawo do też wolność od tortur. Tak, to jest nienaruszalność mieszkania i tak dalej. Prawa i wolności polityczne to te związane, to są głównie prawa obywatelskie, związane z uczestnictwem w życiu publicznym, tak? Czyli prawo wyborcze, prawo do organizowania zgromadzeń. Często te prawa i wolności osobiste z politycznymi tak się trochę przenikają. I prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne to między innymi prawo właśnie do ochrony zdrowia, prawo do edukacji, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do odpowiednich warunków pracy, tak? Niektóre prawa i wolności moim zdaniem mają charakter taki ponad, który łączy trochę różne te aspekty. Tutaj przykładowo to jest prawo własności, które różnie można zakwalifikować, ale dobrze, więc wymieniłem kilka tych przykładów, żeby teraz pokazać Wam tak. Problem z prawami polega na tym, że często traktujemy te prawa jako prawa absolutne. To znaczy takie, że jeżeli mam do czegoś prawo, to znaczy, że nic nie może ograniczyć tego mojego prawa. No i teraz konstytucja tutaj wprowadza pewną taką bardzo ciekawą klauzulę, którą chciałbym przeczytać w całości. To jest ten artykuł 31 ustęp 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
O co tutaj chodzi? To jest pytanie o to, czy jeżeli na przykład mam prawo własności, to to prawo może być w jakiś sposób ograniczone. Czy jeżeli mam prawo do nauki, to to prawo może być w jakiś sposób ograniczone, z jakichś względów. Czy jeżeli mam prawo do prowadzenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej, to ono może być w jakiś sposób ograniczone. I teraz co nam mówi konstytucja? Konstytucja mówi, si, tak, może być ograniczone takie prawo, ale pod pewnymi bardzo konkretnymi warunkami. Pierwsza i najważniejsza rzecz, i tutaj, ponieważ mam opcję rysowania, jak się właśnie dowiedziałem przed chwilą, to spróbuję narysować. Konstytucja mówi, że nie może żadne ograniczenie naruszać istoty, czyli jakby wyodrębnia takie jądro, taki rdzeń każdego prawa, tak? Może je tak zamaluję, o jest, trudno, która nie może być nigdy naruszona. I jakąś taką otoczkę, która również w skład jakiegoś prawa wchodzi, ale ją już pod pewnymi względami można naruszyć. No i tutaj mamy pierwsze pytanie. Czym jest ten rdzeń? Czym jest ta otoczka? O tym będzie decydował przeważnie Trybunał Konstytucyjny, oceniając, czy jakieś ograniczenie naszego prawa narusza już jego rdzeń, czy też tylko pozostaje w otoczce. Za chwilę zobaczymy to sobie na przykładach. Ale to nie jest jedyny, że tak powiem, tutaj problem. Bo nawet jeżeli naruszamy tą, nazwijmy to w cudzysłowie, otoczkę prawa lub wolności, to nie może tego robić państwo w sposób dowolny. Tak? Państwo może to robić tylko poprzez ustawę, to jest bardzo istotna kwestia, tak? Tylko w ustawie, czyli stanowiąc prawo w sposób jawny przez proces ustawodawczy, Sejm, Senat, Prezydent itd., itd. I tylko wtedy, kiedy coś jest konieczne, kiedy te ograniczenia są konieczne w demokratycznym państwie prawa i musi być spełnione przynajmniej jedna z tych sześciu przyczyn, czyli albo dla bezpieczeństwa państwa, tak, albo dla porządku publicznego, albo dla ochrony środowiska, albo zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Tak? Czyli jeżeli państwo coś ogranicza, jeżeli państwo mówi na przykład ty właścicielu działki nie możesz wybudować na swojej działce bloku, nie wiem, nie możesz dowolnie dysponować swoją działką, masz ograniczenia wynikające z planu i zagospodarowania przestrzennego, to musi to być ustanowione w ustawie i musi być powiedziane, dlaczego to jest, musi być wskazana przyczyna, dla której to jest ograniczone. Czy to jest bezpieczeństwo, czy to jest ochrona środowiska, czy to jest są prawa i wolności innych osób, na przykład właścicieli dwóch sąsiednich działek. Mówimy o tym, że to ograniczenie musi mieć sens z punktu widzenia celu, czyli na przykład z punktu widzenia właśnie ochrony praw i wolności innych osób, to musi być konieczne z punktu widzenia tego celu i musi być proporcjonalne. To znaczy do tego samego celu, który państwo chce osiągnąć poprzez ograniczenie naszego prawa i wolności, nie da się osiągnąć w inny sposób, czyli nie ograniczając naszego prawa i wolności. I teraz, ponieważ wiem, że to już jest teoretycznie skomplikowane i tak dalej, to postaram się wam to najpierw ja pokazać na dwóch czy trzech przykładach, a potem państwa poproszę o pomoc przy rozwiązaniu jakby kolejnych krótkich takich zagadek. Więc tak. Pierwszy przykład, i tutaj w nawiasikach są sygnatury wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Można sobie do nich sięgnąć, jak ktoś jest zainteresowany, chociaż nie jest to bardzo prosta lektura. To są przykłady takich nietrafionych prób ograniczeń naszych praw i wolności przez państwo. Tutaj zacząłbym od takiego najbardziej hardkorowego chyba ograniczenia, które Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją, to jest zestrzelenie samolotu cywilnego. Wyobraźcie sobie, że po atakach na World Trade Center wprowadzono do polskiego prawa lotniczego taką możliwość, że jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa, to uwzględniając tam różne informacje, że cywilny statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, a w szczególności do ataku terrorystycznego, statek ten może być zniszczony na zasadach określonych w przepisach itd., itd. Znaczy, krótko mówiąc, państwo dało sobie prawo, czy tylko pani Jaga mnie nie słyszy, czy ktoś jeszcze mnie nie słyszy? Halo, halo?
Jest okej, okay, dobra. Czyli tak, czyli państwo dało sobie prawo, krótko mówiąc, do tego, żeby w przypadku, gdy uzna, że bezpieczeństwo publiczne jest zagrożone, móc zestrzelić statek powietrzny z grupą swoich obywateli, czy też obywateli innych krajów na pokład. No, a może już od razu zadam takie pytanie, żeby was trochę zaktywizować, bo gadam do tego komputera, widzę tylko swój obraz. Jakie prawo człowieka, czy jaka wolność lub prawo ewentualnie została tutaj naruszone? W sytuacji, w której państwo pozwala sobie, państwo decyduje w ustawie, że jest możliwość zestrzelenia samolotu cywilnego. Bardzo dobrze, tak. No, Ameryki tutaj nie odkrywamy. Jest to prawo do życia. I teraz, jeśli weźmiecie konstytucję, to no jest to jedno z najbardziej podstawowych, pierwsza wolność obywatelska, prawo człowieka pierwsze, o którym konstytucja mówi, tak? Czyli Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. I teraz słuchajcie, no, long story short, możecie sobie ten artykuł, ten wyrok przeczytać, macie jakby adres jego, to jest wyrok z roku 2008. No, Trybunał uznał to w oczywisty sposób za sprzeczne z konstytucją. Znaczy, Trybunał właśnie tutaj powiedział, to narusza pewną ochronę życia, nie jest powiedziane. Trybunał generalnie powiedział tak. Po pierwsze, trudno wyobrazić sobie taką sytuację, w której ktoś mógłby mieć całkowitą pewność, stuprocentową pewność, że dany samolot, nawet jeżeli mamy informację, że został porwany, to na pewno jakby przyczyni się do śmierci większej ilości osób, a nawet gdyby, ja upraszczam, tak, ale a nawet gdyby tak było, nawet gdyby dało się taką sytuację sobie wyobrazić, to Trybunał Konstytucyjny powiedział, nie wolno nam dokonywać takiej decyzji, znaczy państwo nie może dokonywać takiego rachunku dusz ludzkich, czy żyć ludzkich, państwo jest zobowiązane do tego, żeby zawsze ograniczyć możliwość utraty jakiegokolwiek życia i tutaj właśnie Trybunał powiedział, że to narusza nie tylko to prawo do życia, ale również godność człowieka, przyrodzoną niezbywalność, godność człowieka, znaczy, że państwo zestrzeliwujące cywili leczących samolotem narusza nie tylko prawo do życia, ale też godność człowieka. Bardzo mocny wyrok, bardzo ciekawy. Ciekawy jestem, czy się z nim zgadzacie, może potem zapraszam do, jak ktoś ma ochotę tutaj napisać, czy się zgadza, czy nie zgadza, to zachęcam. Dobra. Tutaj drugi taki wyrok, który chciałem przytoczyć, który krótko jako taki przykład takiego rachunku, który Trybunał rozwikłał. Znaczy tak, tam była oczywiście dylemat między bezpieczeństwem publicznym, tak, a prawem do życia i godnością człowieka. I Trybunał przede wszystkim powiedział, że godność człowieka nie wchodzi w ogóle do tego rachunku. Tak? Jeżeli naruszamy godność człowieka, to nie dokonujemy już tego rachunku z 31 ust. 3, tylko po prostu uznajemy, że to jest godność i koniec. I jakby jeżeli coś uderza w godność, to nie ważymy tego. Tak? Dobra. Tutaj widzimy, że drugi taki trochę lżejszy case, żeby nie było tak cały czas na wysokim C, to jest prawo przewozowe. Prawo przewozowe przewidywało, że można nałożyć na kogoś karę grzywny, jeżeli konduktor czy kontroler jakby złapie go w pociągu i będzie potrzebował policji generalnie do interwencji w tej sprawie. Znaczy, jeżeli uciekasz, to płacisz karę grzywny. I prawo to nie precyzowało dodatkowo, że chodzi tylko o przypadek, kiedy ktoś nie ma biletu, tylko w ogóle, jeżeli konduktor miał problem z kimś, to mógł zawołać policję i mógł przetrzymać kogoś, jak ktoś uciekł, to nakładało się na niego karę. No i tutaj też rozwiążę ten kazus, żeby przejść do tych zagadek, które mam za chwilę. Tu Trybunał powiedział, że to jest niezgodne z artykułem 41 dla odmiany, czyli z prawem do wolności osobistej i nietykalności osobistej, tak? Czyli to są takie, znaczy, że i znowu rozwiązał ten rachunek między nietykalnością osobistą a bezpieczeństwem publicznym, czy porządkiem bardziej publicznym, tutaj na korzyść tej wolności osobistej. Uznał,
że tutaj cele są nieproporcjonalne do, że środki są nieproporcjonalne do celu. I teraz jest takie prawo, żeby zaspokoić Państwa ciekawość, że konduktor owszem może nas zatrzymać, ale tylko wtedy, kiedy stwierdzi, że nie mamy ważnego biletu na przejazd. W innej sytuacji nie. I to już Trybunał uznał, że to jest już okej, że tutaj są wyważone jakby te wartości. I trzecia rzecz ciekawa. No oczywiście tych wyroków jest bez liku, tak? To są setki wyroków na podstawie tego rachunku jakby wartości. Trzecia rzecz to jest badania archeologiczne pod zabytkiem, znaczy prawo o ochronie zabytków nakazywało właścicielowi zabytków, żeby w koniecznym zakresie, kiedy planuje przebudowę zabytku, czy już upraszczając, finansował badania archeologiczne pod nim. Czyli zanim weźmiesz się do remontu lub odbudowy, jeżeli to jest twoja prywatna własność, tak? Jeżeli jest wpisane na listę zabytków, czy to jest budynek, czy to jest teren jakiś, to musisz sfinansować badania archeologiczne pod zabytkiem. To jest zagadka, jakie ewentualnie prawo to uderza. W jakie prawo to uderza? Bardzo dobrze, prawo własności. I tutaj Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to po pierwsze narusza, w ogóle to godzi w istotę prawa własności, znaczy, że do istoty prawa własności należy jednak możliwość w ogóle prowadzenia, oczywiście zgodnie z prawem, przebudów najrozmaitszych i budowania i nie można jednak poprzedzać zgody na budowę finansowaniem czegoś, co wynika jakby z zadań państwa, że to jest rodzaj przerzucania zadań państwa na prywatnego właściciela, to godzi i w zasadę proporcjonalności, i w istotę jakby prawa własności, tak? Dobra, słuchajcie, to może jeszcze ze dwie przynajmniej zagadki zrobimy na szybko, trochę dłużej to idzie niż mi się wydawało, może ja za dużo gadam, trudno jest mi ciągle szacować przy tych webinarach. Tak, więc chciałbym teraz przy tych case studies prosić Was o jakby dwie odpowiedzi. Jakie prawo lub wolność człowieka, obywatela jest ograniczone w danym przypadku i czy to ograniczenie według Was może być uznane za dopuszczalne z uwagi na te kryteria, o których żeśmy sobie powiedzieli z tego artykułu 31 ustęp 3. Dobra. To tak, kolejny, pierwszy case study, to myślę, że każdy z nas słyszał, że Sejmik Województwa Małopolskiego zakazał na terenie miasta Krakowa palenia węglem i drewnem w piecach i kominkach, niezależnie od przeznaczenia tych pieców i kominków. To pierwsza sprawa, w jakie to prawo, albo w jakie prawa to przepraszam, ewentualnie godzi. Widzę, że w prawo własności się pojawiają pierwsze odpowiedzi. Czy ktoś chciałby jeszcze dodać jakieś inne prawo niż prawo własności? Okej, własności, a czy jeszcze ktoś, bo to jest niewątpliwe, tak? Znaczy jesteśmy posiadaczami, właścicielami, już nie wchodząc w cywilistykę, budynku, w tym budynku mamy kominek czy piec, no i generalnie mamy według kodeksu cywilnego i według konstytucji prawo je użytkować, tak? Czy to godzi w prawo do ochrony zdrowia? No to jest pytanie, no właśnie wydaje mi się, że to jest realizowane w imię ochrony zdrowia, tak? To jeszcze kolejna, no prawo swobód obywatelskich to jest ogólna nazwa na dobra. To, więc tak, to na pewno godzi w prawo własności, a druga sprawa, w którą to ewentualnie może godzić, to i to było bardzo mocno podnoszone w Krakowie i nie tylko, to jest swoboda działalności gospodarczej.
Tak? No bo jeżeli ktoś na przykład ma no różne, w różnych działalnościach gospodarczych można wykorzystać piece, czy to w gastronomii, czy to w różnych innych działalnościach, można też sprzedawać te piece i tak dalej, prawda? Więc to niewątpliwie godzi w te, to jest dosyć daleko idąca ingerencja w te dwa, przynajmniej te dwa prawa, czyli w własność i w swobodę działalności gospodarczej. Dobra, i teraz pytanie drugie, tak, w takim razie, czy to może być usprawiedliwione tymi kryteriami? Ja może wyświetlę te kryteria jeszcze raz, tak? Przepraszam bardzo, tymi kryteriami z artykułu 31 ustęp 3. Przede wszystkim skupmy się na tych trzech, czyli celowości, konieczności i proporcjonalności. Znaczy tak, to jest pierwsza sprawa, tak? Super. Czyli mamy do czynienia tutaj niewątpliwie z dwiema przesłankami. Po prostu ochrona zdrowia publicznego, tak? Mamy ochronę zdrowia publicznego i mamy ochronę środowiska. Tak, czyli są spełnione, jest ta podstawowa kwestia spełniona, czyli jakby z tego rachunku zysków i strat wychodzi, że tutaj również na drugiej szali, na jednej szali jest prawo własności i swoboda działalności gospodarczej, a na drugiej szali jest ochrona zdrowia i publicznego i ochrona środowiska. I teraz, no i to już są rachunki bardziej szczegółowe, tak? Czyli czy ograniczenie ma sens z punktu widzenia celu? Tak, czyli z punktu widzenia tego celu, który sobie założyliśmy, czyli z punktu widzenia tej ochrony zdrowia i ochrony środowiska. To, jak wskazaliście, tak, ma niewątpliwie to ma sens. Pytanie, czy jest to konieczne, tak, bo to, że ma sens, to jest niewystarczające, musi być mieć sens i musi być to konieczne i jeszcze nie można tego celu, trzeba udowodnić, że tego celu nie da się osiągnąć inaczej. Jaka jest wasza intuicja? Czy według was w Krakowie nie dało się zwalczyć problemu ochrony środowiska w inny sposób? Oczywiście to jest intuicja tylko, bo przecież każdy, nie mamy dostępu do danych. Nie jest konieczne, ktoś pisze. Okej, a może są jakieś inne głosy? Okej, widzę, że to jest, no właśnie, słuchajcie, my oczywiście tutaj, ja bardzo chętnie bym poprowadził całe zajęcie o tym case'ie krakowskiego smogu, bo to jest jeden z moich koników. Tam w uchwale antysmogowej, jak do niej się dobijecie, krakowskiej, oni bardzo dokładnie wskazują, dlaczego to jest konieczne i to przeszło próbę sądową. To znaczy sąd tym... Tutaj Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że władze Krakowa i władze województwa małopolskiego mają rację. To znaczy, że oni przedstawili takie dane medyczne dotyczące zatrucia Krakowa, dotyczące tego, ile osób umiera z powodu smogu i dotyczące tego, jak właśnie ta niska emisja tak zwana, czyli emisja z tych kotłów, pieców, kominków wpływa na ochronę zdrowia, że sąd uznał, że to jest udowodnione. Natomiast, to jest ciekawostka taka, sąd również klepnął, że tak powiem, ten zakaz z tego powodu, że Kraków dofinansowywał wymianę tych kotów. Tak? Sąd powiedział, okej, ingerujecie w prawo własności, w prawo do działalności gospodarczej, ale tak, dofinansowujecie wymianę i po drugie jeszcze, tam był dosyć długi tak zwany vacatio legis, 3,5 roku od ogłoszenia zakazu do jego wejścia w życie. I sąd powiedział, że to powoduje, że mamy tutaj do czynienia z proporcjonalnością, tak? Znaczy wyrównujecie, jakby niwelujecie przynajmniej, staracie się zniwelować te straty, tak? No nie wiem, czy wszystkich, że wszystkich przekonam, zachęcam do jakby wejścia głębiej w to, ja mogę podesłać nawet gdzieś mailem, potem poprosić o rozesłanie, można zresztą to wygooglować, uchwałę antysmogową krakowską, w tej uchwale antysmogowej jest bardzo długie uzasadnienie, gdzie są podane te wszystkie wymiary, parametry, ale popatrzcie, to jest super ważne, ten przepis konstytucji, artykuł 31 ustęp 3 wymusza na każdej władzy, która chce zaingerować nasze prawa, czy to będzie prawo własności, czy prawo zgromadzeń, czy nietykalność, wszystko, nie? Żeby uzasadniła
konieczność, tak? Celowość, konieczność i proporcjonalność swoich działań. To nie może być takie, widzi mi się, ha, jestem burmistrzem jakiejś miejscowości, widzę, że mam smog, od jutra zakazuję, cześć i czołem. Nie. Przegram w sądzie wtedy, to nic z tego nie będzie, tak? Jeżeli sąd będzie oczywiście niezawisły i tak dalej. Muszę udowodnić, że to jest konieczne, że to jest celowe, że to jest proporcjonalne. I o tym mówi ten kluczowy 31 artykuł Konstytucji. Dobra, słuchajcie, to ja jeszcze w takim razie, to będzie, kazus jest bardzo krótki i rzeczywisty. Sejm uchwalił ustawę, w myśl której drugi kierunek studiów jest płatny. O. Czy jakie ewentualnie prawo obywatelskie narusza ten taki przepis? Prawo do edukacji, prawo do nauki. Bardzo dobrze. Tutaj konkretnie chodzi o artykuł 70 Konstytucji. To jest oczywiście prawo z tego trzeciego działu. Tak, prawo socjalne to będzie. 70 ustęp 2, gdzie jest mowa o nauce w szkołach publicznych, to jest bezpłatna. I tam jest, to są już szczegóły, ale powiem wam to tak, żeby nie było, że coś tutaj oszukuję. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. Czyli tutaj sama konstytucja wprowadza ewentualną możliwość wyjątków, tak, że niektóre usługi edukacyjne na uczelniach wyższych mogą być odpłatne, czyli to prawo samo w sobie nie jest bezwzględne. Tak? No ale taka sytuacja, pewnie niektórzy z was, zwłaszcza nauczyciele, może mogą pamiętać, parę lat temu miała miejsce, że Sejm wprowadził, uznał, że tym niektórym świadczeniem jest właśnie również właśnie ten drugi kierunek studiów. Ja sam kończyłem dwa kierunki, więc pamiętam, że dosyć mnie to interesowało wtedy żywo. Więc uznał sobie, że można po prostu, ten drugi jest niepotrzebny taki bardzo, więc można ograniczyć. No i tutaj tak. Czy według was, w myśl znowuż tego testu z artykułu 31 ustęp 3, to jest dopuszczalne? Czy jest jakakolwiek właściwie, jest jakiekolwiek tutaj wartość, która by wskazywała na to, że można? No właśnie z tym jest kłopot, tak? Tutaj Rada Ministrów i Sejm bronili się, już nie wnikamy w szczegóły, że właśnie nie muszą tego udowadniać, ponieważ jest ten artykuł 70 ustęp 2, który mówi, że te niektóre świadczenia mogą być, ale ci, którzy skarżyli, stwierdzili, że, nie, że trzeba zastosować ten artykuł 31 ustęp 3 i tutaj widać, że to ograniczenie nie znajduje jakby pokrycia, uzasadnienia w żadnym z tych sześciu wartości, które są tutaj wskazane. No i Trybunał Konstytucyjny, jak pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to możecie się domyślić, bo dzisiaj drugi kierunek nie jest płatny, przyznał rację tym skarżącym, tak? Znaczy powiedział, że sorry, ale niektóre świadczenia edukacyjne, no może, nie wiem, studia podyplomowe, może jakieś dodatkowe kursy, może studia wieczorowe, jak ktoś się nie dostanie, ale to nie może być tak, że drugi kierunek jest płatny, że to narusza istotę właśnie. Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to narusza istotę prawa do nauki. No znów, pozostawiam wam jakby ocenę, czy to słusznie, czy niesłusznie zrobił. Dobra, słuchajcie. Ponieważ robi się późno, jest 16:40, a mamy, chciałem jeszcze te stany nadzwyczajne i jeszcze chwilę, żebyście mieli na zadawanie ewentualnie jakichś pytań, to pominę trzeci kazus. Ten trzeci kazus dotyczył kwestii wolności słowa i propagowania ustroju faszystowskiego. Tutaj od razu wam powiem, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że można naruszać wolność słowa w ten sposób, że się kryminalizuje niektóre właśnie promowanie niektórych ideologii, właśnie faszystowskiej lub innej totalitarnej, nawołuje do nienawiści. Tak samo w innym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, że
uznał konstytucyjność przepisu o obrazie uczuć religijnych, tak, że wolność słowa może być ograniczona w ten sposób, że nie można publicznie obrażać czyichś uczuć religijnych. O, wokół tego są gigantyczne spory, no, sygnalizuję wam, że taki problem jest. Oczywiście tych problemów są setki. Dlatego ten 31 ustęp 3 jest taki ważny, bo on ma zastosowanie w bardzo wielu różnych, bardzo ludzkich sprawach. Tak? Od kominków, przez wolność słowa, po zastrzeliwanie samolotu, kontrolerów, prawo do zgromadzeń, wszystko. Znaczy każde prawo i wolność, która jest w konstytucji zapisana, prawie każda, może mieć do czynienia jakby z tym artykułem 31 ustęp 3. Właśnie powiedziałem prawie każda, bo to wymaga jeszcze jednej rzeczy, którą powinienem był wcześniej powiedzieć, przepraszam. Są dwie takie prawa i wolności, które nie mogą być w ogóle tutaj, oprócz godności człowieka, która nie jest sama w sobie prawem i wolnością, tylko jest źródłem, które nie może być ważona, nie może być ograniczana, to jeszcze są dwie rzeczy. Artykuł 39 i 40, to warto wiedzieć. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody i nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Koniec, kropka. Tak? Tutaj nie ma dyskusji. To warto powiedzieć. Tutaj nie ma tego artykułu 31 ustęp 3. Tutaj bez względu na żadne korzyści dla społeczeństwa nie można ograniczać zakazu tortur, zakazu eksperymentów medycznych itd., itd. Nawet gdyby dzisiaj się okazało, że nikt nie chce się poddać eksperymentom związanym ze szczepionką na koronawirusa, to nikt zgodnie z konstytucją nie może być zmuszony, tak, do tego, żeby poddać się takiemu eksperymentowi. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, i teraz stany nadzwyczajne, bo to jest temat, który jest totalnie teraz na tapecie i chciałbym parę rzeczy tutaj na ten temat powiedzieć, tak? Jak pewnie wiecie, z konstytucji łatwo się tego można dowiedzieć, stanów nadzwyczajnych w Polsce mamy 3. To jest stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Ja nie będę się zajmował szczegółowo tym, który jest kiedy wprowadzany, bo to wymagałoby absolutnie odrębnego wykładu. Z naszego punktu widzenia jest super ważne, że w stanach klęski żywiołowej, że w stanach klęski żywiołowej, we wszystkich stanach nadzwyczajnych, jakby możliwe są dalej idące ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela. Dalej idące niż wynikające z tego klasycznego modelu, czyli z tego 31 ustęp 3, tak, o którym żeśmy sobie tak dosyć długo teraz rozmawiali. Znaczy w stanie wyjątkowym, przepraszam, w stanie nadzwyczajnym, którymkolwiek z tych trzech, można ograniczyć istotę prawa lub wolności. Tak? To jest ten differential, tak jak mówią Anglicy. Normalnie można ograniczać, ale tylko poza istotą, czyli tylko tą otoczkę i tylko jeżeli się spełni tamte podstawowe kryteria. W stanie nadzwyczajnym jest nieco inaczej. Tak? Przyjmuje się, że jeżeli zagrożona jest cała wspólnota, tak, to można, prawa jednostki mogą ulec pewnemu dalej idącemu niż normalnie uszczerbkowi. To jest bardzo ważne. To jest cały czas o relacji między wspólnotą a jednostką. Czyli o ile normalnie bardzo chronimy jednostkę w demokratycznym państwie prawa przed ingerencją wspólnoty, no to jak jest stan nadzwyczajny, to rozumiemy, że jednostka musi się jakby trochę posunąć. Ale trochę to nie znaczy do samego końca. Bo przede wszystkim tak, stan jest zasada ostateczności, czyli stany nadzwyczajne wprowadzamy tylko wtedy, gdy inaczej się nie da, krótko mówiąc. Tak? To jest przepis 228 Konstytucji w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeśli zwykłe środki są niewystarczające. Tak? Kropka. Czyli jeżeli się da normalnie, to proszę bardzo. Jeżeli się nie da, to wprowadzamy stan nadzwyczajny. I teraz druga sprawa, to jest zasada proporcjonalności. Tak? Czyli działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi na zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. To jest super ważne. Ponieważ ustawodawca konstytucyjny wiedział, że w stanie nadzwyczajnym można ograniczać prawa i wolności, to powiedział, okej, rządzie, prezydencie, którzy będziecie wprowadzać ten stan, możecie ograniczyć, ale pamiętajcie, że tylko wtedy, gdy to jest konieczne i tylko tak dużo, jak jest naprawdę super potrzebne. I trzecia super ważna rzecz, też w szczegółach o tym mówić nie będę, ale limity czasowe. Stany nadzwyczajne wszystkie mają limity czasowe. Jakie one są, to sobie przeczytajcie w Konstytucji. Różne dla każdego z nich. I teraz, co jest jeszcze bardzo, bardzo ważne.
Ja bym bardzo was zachęcał, żebyście sobie otworzyli artykuł 233 teraz Konstytucji. I teraz zobaczcie, tak. Tam są dwie regulacje. Jedna się odnosi do ograniczeń w stanie wyjątkowym i stanie wojennym. To są te takie harde stany nadzwyczajne. A druga, czyli ustęp 3, odnosi się do stanu klęski żywiołowej, czyli tego, który jest teraz rozważany. I zauważcie, że to są dwa różne modele. O ile artykuł 233 mówi, że w stanie klęski żywiołowej, w stanie wojennym i wyjątkowym nie można ograniczać wolności i praw określonych, i tutaj godność człowieka, obywatelstwo, ochrona życia, humanitarne traktowanie i zakaz tortur, ponoszenie odpowiedzialności karnej, zasady tej odpowiedzialności, dostęp do sądu, dobra osobiste itd., itd. Czyli jest negatywna regulacja, tak? Negatywna regulacja oznacza, że oni mówią, możecie ograniczyć prawa, ale poza tymi, tak? Te podstawowe prawa muszą być nienaruszone, mimo że jest wojna, mimo że jest zamach stanu, to ciągle musicie tych praw przestrzegać w całości, nie możecie ich ograniczać. A w stanie klęski żywiołowej, zetknijcie sobie, ten ustęp trzeci jest dokładnie odwrotnie. Ponieważ ten stan jest lżejszy, w cudzysłowie, tak, to jest powiedziane, które można ograniczać. I to jest artykuł 22, czyli wolność działalności gospodarczej, wtedy można ograniczać w stanie klęski żywiołowej. Niektóre aspekty wolności osobistej, nienaruszalność mieszkania, wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do strajku, prawo własności, wolność pracy, prawo bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawo do wypoczynku. To jest to, co można ograniczać w czasie stanu klęski żywiołowej. Czyli zauważcie, można więcej państwu w stosunku do obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, ale po pierwsze, tylko tyle, ile to jest konieczne, po drugie, na ograniczony czas, a po trzecie, nie można wszystkiego. I tutaj Konstytucja wyraźnie mówi, w stanie klęski żywiołowej wymienia konkretnie, które prawa i wolności mogą być ograniczone, a w stanie wojennym i wyjątkowym mówi, które nie mogą być ograniczone. Czy to jest mniej więcej zrozumiałe? Tak się zapytam, bo znowuż dłuższy czas gadałem. Czy są pytania jakieś do tego kawałka? Okej, widzę, że mniej więcej tak. Jeżeli by się pojawiło jakieś pytanie, to proszę pisać, bo już za chwilę kończymy i będzie te 10 minut na pytania. Dobra, i teraz słuchajcie, zderzmy to sobie z naszą dzisiejszą rzeczywistością. Tak? Pierwsza sprawa jest taka, że i tutaj nie będę jakoś szczególnie wybijał się przed szereg, ponieważ wszyscy, większość zdecydowana wielkich mistrzów, też i moich osobiście, się już w tej kwestii wypowiedziała. To znaczy dzisiaj istnieją przesłanki do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej i to jest jakby stwierdzenie prawne, a nie polityczne, dlatego że stan klęski żywiołowej wprowadza się wtedy, kiedy mamy do czynienia z katastrofą naturalną, a w ustawie jest powiedziane, że katastrofa naturalna występuje między innymi wtedy, kiedy mamy do czynienia z masowym występowaniem chorób zakaźnych u ludzi. No, zgodzimy się, że mamy do czynienia dzisiaj z masowym występowaniem chorób zakaźnych u ludzi. I dzisiaj rządzący zastosowali, Rada Ministrów zastosowała wprowadzenie stanu epidemii. To jest stan, którego nie ma w Konstytucji, on jest w ustawie wpisany. I w tymże stanie, w związku z wprowadzeniem tego stanu epidemii, jak wszyscy doskonale wiemy, bo siedzimy w swoich domach, jak turu się cicho, nie chodzimy do pracy, prowadzimy online zajęcia zamiast się spotykać z ludźmi i tak dalej, mamy bardzo daleko idące w tej chwili, bardzo daleko idące wprowadzenie rozporządzeniem. To rozporządzenie też każdy może sobie przeczytać, ono jest, to jest rozporządzenie, mam je tutaj w ręku z 31 marca, ono było jeszcze potem nowelizowane, no ale to jest to rozporządzenie, które de facto prawie, że zakazuje nam wychodzić z domu, czyli ingeruje w cały szereg praw i wolności obywatelskich, które sobie w Konstytucji przeczytamy, czyli ono ingeruje w prawo do swobody przemieszczania się, ingeruje w swobodę działalności gospodarczej, ingeruje w swobodę również wyjazdu z Polski i jest tam szereg ograniczeń też prawa strajku i tak dalej, i tak dalej. Co więcej wam powiem, odnosząc się do tego, co żeśmy już sobie powiedzieli, to rozporządzenie mówi o ograniczeniu rodzajów działalności gospodarczej, tak, handlu różnymi produktami, prowadzeniem działalności kulturalnej, prowadzeniem działalności eventowej, tak, gastronomicznej i tak dalej, a następnie pisze tak bardzo zgrabnie
ograniczenia, o których mowa w paragrafie 8, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności. Czyli ni mniej, ni więcej mamy do czynienia z, wracając do naszego sympatycznego obrazka, nie wiem, czy on mi się wyświetli, o, wyświetli się, mamy do czynienia z naruszeniem jądra, tak, tego rdzenia, zasady swobody poruszania się i swobody działalności gospodarczej. Nie jakiejś otoczki, samej istoty jakby tego prawa. Tak? I to zostało wprowadzone, zostało wprowadzone poza reżimem konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Dlaczego to jest potencjalnie jakby budzi wątpliwości? Po pierwsze, nie ma takiego ograniczenia czasowego, jakiego wynikałoby z stanu klęski żywiołowej, czyli 30 dni. A dalej konieczność zgody Sejmu na dalsze przedłużenia. No i to właściwie wykonuje wyłącznie Rada Ministrów w sposób niekontrolowany przez Sejm. Inna jest rzecz, która się również podnosi, czy w stanie nadzwyczajnym istnieje możliwość dochodzenia od państwa odszkodowań za straty poniesione w związku z wprowadzeniem ograniczeń. To jest kolejny temat rzeka i ja już nie masz czasu, żeby go otwierać, bo wielu prawników, łącznie z profesorem Łętowską, się w tej sprawie wypowiadają w pewien sposób krytycznie, no ale niewątpliwe jest to, że w związku z brakiem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, na przykład przedsiębiorcy, których dzisiaj biznesy zostały zamknięte, nie mają nawet tej możliwości złożenia wniosku o takie odszkodowanie od państwa. Inna sprawa, czy ten wniosek by się powiódł, nie chcę otwierać tego tematu, ale to jest ta kwestia. Czyli mamy do czynienia z niewątpliwie naruszeniem istoty całego szeregu praw i wolności człowieka i obywatela. Słuchajcie, ponieważ jest już naprawdę późno, dłużej nam to trochę zajęło, mamy 8 minut, zgodnie z tym, co mnie informowano, więc prosiłbym właśnie o pytania ewentualne i chętnie je. Może tylko jedną rzecz to podsumuję, tak strukturyzując, że prawa i wolności człowieka i obywatela jest wyjątkiem kilku, czyli tego zakazu tortur, niehumanitarnego traktowania nie są absolutne i można je ograniczać, jednakże to ograniczenie ma bardzo konkretne kryteria, o których sobie mówiliśmy z artykułu 31 ust. 3 i co z niego wynika, czyli zasada proporcjonalności, celowości, konieczności tych ograniczeń i konieczność uzasadnienia tych ograniczeń. Stany nadzwyczajne pozwalają na głębsze ograniczenia, tak? Pójście do ograniczenia istoty całego szeregu praw i wolności obywatelskich, ale też znowuż nie wszystkich i nie zawsze i nie bez limitów czasowych. Okej. Co uważam o konstytucyjności zakazu wstępu do lasu? Znaczy, sam zakaz mógłby być oczywiście konstytucyjny, gdyby, znaczy, ja już się wypowiedziałem de facto, tak? Znaczy, w kwestii w ogóle konstytucyjności tych zakazów, które są wprowadzone. Moim zdaniem, które opieram również między innymi na zdaniu profesor Łętowskiej, sędziego Wróbla z Sądu Najwyższego i tak dalej, nie jest konstytucyjny fakt, że kiedy zachodzą możliwości przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, nie wprowadza się go, a te ograniczenia się wprowadza na czas nieoznaczony, rozporządzeniem Rady Ministrów, bez zgody Sejmu. Uważam, że to jest niekonstytucyjne. Natomiast ten zakaz wstępu do lasów, z tego co czytałem, on jest wprowadzony w ogóle decyzją Lasów Państwowych. No to sami właśnie państwo wiecie na pewno, że w ramach naszego systemu prawnego, wynikającego z Konstytucji, z rozdziału dotyczącego źródeł prawa, czyli z rozdziału trzeciego, nie ma takiego źródła prawa jak rozkaz dyrekcji Lasów Państwowych. Źródła prawa to jest konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego, więc jest to niekonstytucyjne. Moim zdaniem oczywiście, nie jestem Trybunałem Konstytucyjnym, tak? Może umówmy się tak, ja nie będę się odnosił do taktyki Szwecji, ponieważ ja nie jestem epidemiologiem, więc jakby mogę mieć swoje zdanie, ale to nie jest ograniczenia dla osób do lat 18, bardzo dobry przykład na no już taką, no nie da się, znaczy, bo chodzi o to ograniczenie, całkowity zakaz właściwie wychodzenia z domu bez opieki opiekunów. No jest to taki już
typowy przykład ograniczenia istoty, znaczy właściwie zbanowania, powiedzmy, tak, prawa obywatelskiego do swobodnego poruszania się. Oczywiście osoby poniżej 18 roku życia też są podmiotami praw i wolności obywatelskich, więc jest to no, już najdalej idące możliwie ograniczenie i tutaj naprawdę można się poważnie zastanawiać, bo generalnie co do tego, że te ograniczenia są, że w ogóle konieczne są dzisiaj ograniczenia właśnie, że są celowe, konieczne, to nie ma wątpliwości, ale właśnie takie ograniczenie czy kompletny zakaz, no to już można mieć wątpliwości co do jego celowości i konieczności, tak? Zgodnie z artykułem 31 ustęp 3. Czy uważam, że organy państwowe kontrolujące otoczkę prawa powinny podlegać kontroli przez inne organy? Właśnie. No, to jest bardzo dobre pytanie, które no, wiedzie nas no, do w ogóle zagadnień natury ustrojowej. No, tak jak wam pokazywałem, no, to w ogóle to webinarium jest bardzo krótkie, jak na tak złożone sprawy, ja sobie z tego zdaję sprawę. Zauważcie, kluczowym podmiotem, który decydował do tej pory, czy prawo lub wolność jest naruszona, była, czy to jest istota tego prawa jest naruszone, czy to jest proporcjonalne i tak dalej, bo jest Trybunał Konstytucyjny, tak? Tenże Trybunał nie podlega żadnej kontroli, tak? Jak dobrze wiecie, znaczy jest sądem, w ogóle wszystkie sądy są z natury niezawisłe, niezależne, natomiast Trybunału wyroki mają moc, są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Znaczy ja uważam, że niezbędny jest niezależny organ, niezależny od władz publicznych, od władz, znaczy niezależny od władz, od władzy wykonawczej, ustawodawczej, której takiej kontroli będzie dokonywał. Nie chcę wchodzić w dyskusję polityczną na temat tego, czy mamy do dzisiaj do czynienia z faktycznie niezależnym Trybunałem Konstytucyjnym. Dobrze. Słuchajcie, ja mogę wyrażać swoje zdanie na temat kolejnych zakazów, które są dzisiaj wprowadzone. Znaczy, tylko że powtarzam, tu jest potrzebna epidemiologiczna jakby analiza, no i nie chcę jakby swoimi opiniami tutaj was zarzucać, czy zakaz wstępu do parku i tak dalej. No, mnie się wydaje osobiście, że to jest celowe i konieczne, tylko wolałbym, żeby to było wprowadzone zgodnie jakby z regułami wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Czy sprawdzam, czy jeszcze czegoś, na coś powinienem odpowiedzieć, bo chcę wywiązać się ze zobowiązania i zakończyć o 5:00. Czy będzie webinarium dostępne, to nie do mnie. Czy się odbędą nowe zajęcia z tematyki prawa konstytucyjnego? Ja bardzo chętnie, to jest pytanie do organizatora. Okej. Więcej pytań nie widzę. Jeszcze widzę, że ktoś coś pisze. Dobra, słuchajcie, więc jakby podsumowanie już dokonałem. Wiem, że to jest bardzo krótko na te zajęcia, bo to jest po prostu super złożony temat i najlepiej by było, żebyśmy w ogóle się skupili na dwóch, trzech case'ach i je przeanalizowali. Ja was zachęcam do tego, żeby sobie poczytać o tym artykule 31 ustęp 3, bo on się wydaje taki skomplikowany, techniczny, a to jest tak naprawdę kluczowa sprawa, dlatego że prawa i wolności obywatelskie ładnie wyglądają na papierze, ale najważniejsze jest to, jak one działają w praktyce. I jakby wniosek, jak chciałem się z wami podzielić, jest taki, że jest znaczy, ograniczanie ich jest często konieczne, no bo wszyscy się musimy na tej planecie czy w tym jednym kraju zmieścić i mamy różne, często rozbieżne, zderzające się ze sobą interesy, te prawa też czasami ze sobą stoją w kolizji, ład społeczny stoi w ogóle często w kolizji z uprawnieniami jednostek, no i dokonywanie tego wyważania jest bardzo istotne. Ważne, żeby po pierwsze, jak to ładnie zobaczyliście, było to dokonywane przez organ rzeczywiście niezależny, profesjonalny, niezawisły, i tak dalej, i tak dalej, a po drugie, żeby to się odbywało właśnie z tymi, z nałożeniem tych kryteriów, o których dzisiaj chciałem, starałem się wam bardziej lub mniej udolnie opowiedzieć. Dobra, dziękuję bardzo za nasze webinarium dzisiejsze, za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia, jeżeli taka będzie wola i CEO i ludu, że tak powiem, to bardzo chętnie podyskutujemy jeszcze o różnych innych tematach.